Radzie, witam serdecznie przewodniczącego. Zapraszam. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego pana Sława Wodawskiego. Domańskiego. Ewy, myślałem. Nie ma, no właśnie pani Ewy nie ma, pani Roszkiewicz nie ma, i witam Kosztyzów, gminy Włodawa, przewodniczących Rady Świetli, kierowników, dyrektorów gminy jednostek dla gminy aktywnych. Witam pana burmistrza Roberta Olejniczaka. Informuję, że w obradach sesji zgłoszeń doradczym uczestniczą sekretarz gminy pani Dorota Galus, skarbnik gminy pan Grzegorz Dzięgielewski, radca prawny pan Jacek Kubiak, kierownik referatu oświaty, kultury, sportu pan Dawid Kudło. Witam media. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 14 radnych. To stanowi kworum, przy którym rada może obradować i podejmować uchwały. Wysoka Rada, informuję, że stały sekretarz obrad rady Wojciech Matczak będzie prowadził obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadził listę uchwał, a także rejestrował zgłoszone wnioski. Przechodzimy do punktu drugiego. Ustalenie porządku posiedzenia. Porządek obrad dzisiejszej sesji został zawarty w zawiadomieniu o odwołaniu sesji, które otrzymali wszyscy radni. Proponuję zmienić kolejność rozpatrywanych punktów porządku posiedzenia. Punkt 13 to jest podjęcie uchwały w sprawie aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa proponuję rozpatrzyć jako punkt 11 posiedzenia. Punkt 11 to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa etap 2 dla wybranych terenów Wrocznik, Leszczy, Lubonie, Krysiny. Proponuję rozpatrzyć jako 12 posiedzenia posiedzenia. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa etap 5 dla wybranego terenu w obrębie Wybrzeża Długa Kolonia proponuję rozpatrzyć jako 13 punkt posiedzenia. Kto z państwa radnych jest za wprowadzenie tej zmiany? Dziękuję. 14. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do tej uwagi do całości? Porządku obrad? Nie widzę. Informuję, że obrad dzisiejszej sesji, 25 sesji, przebiegać będą według następującego porządku. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, ustalenie porządku obrad sesji, przyjęcie protokołu obrad 24 sesji. Rozumiem, że protokół krąży. Proszę się, państwa, byście się zapoznali. Sprawozdanie z działalnością międzysesyjnej burmistrza. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przewodniczącego rady. Punkt 6. Informacja komendanta gminnego o działalności jednostek ochotniczych straży pożarnej na terenie gminy Włodawa za 2015 rok. Punkt 7. Rozpatrzenie sprawozdania działalności gminnego ośrodka kultury w Włodawie za 2015 rok. Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia Solną Dolinę z działalności w 2015 roku. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości budowlanych położonych w obrębie gmin, wsi, Chorzeczki i gmina Kolawa. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Podawie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa etap 4 dla wybranych terenów w obrębach Chorzecznik, Leszcze, Lubonie, Krysiny. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włodawa etap 5 dla wybranego terenu w obrębie Jedwabna Długa Kolonia. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok.
Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Głodawa na 2016-2043 rok. Punkt 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt 17. Zapoznanie Rady z treścią protokołu nr 13/2016 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głodawie odbytej w dniu 22 marca 2016 roku po środku pomocy społecznej w Głodawie na temat kontroli wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymania świetlicy środowiskowej w 2015 roku. Punkt 18. Zapoznanie radnych z treścią pisma z dnia 14 kwietnia 2016 roku pana Jana Podolskiego i zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Głodawie. Punkt 19. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 20. Wolne wnioski. Punkt 21. Zamknięcie obrad sesji. Rozumiem, że nie było sprzeciwu, więc program uważam za przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu obrad 24 sesji. Zgodnie z naszą tradycją, protokół w tej chwili krąży po sali. Musimy zapoznać przyjmiany go punkcie wolne wnioski. Zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie działalności międzysesyjnej pana burmistrza. Sprawozdanie działalności międzysesyjnej otrzymali państwo radni wraz z materiałami na sesję. Przedstawienie go poproszę. Panie przewodniczący, bo to zaraz, szanowni państwo, sprawozdanie działalności międzysesyjnej od 30 marca do 27 kwietnia. W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się sesja Rady Miejskiej w Głodawie. W czasie sesji podjętych zostało 5 uchwał, które zostały zakresem nadzoru wojewody i przesłane do Wydziału Prawnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie. Dwie uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwały również zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych urzędu oraz zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu ich realizacji. W okresie sprawozdawczym wydano 10 zarządzeń burmistrza Głodawy w zakresie wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania imieniem gminy. Zarządzenia zostały umieszczone na stronie GIT urzędu. Gmina Głodawa przystąpiła do konkursu Nestle Porusza Polskę. Zgłoszona lokalizacja na siłownię zewnętrzną, którą możemy wygrać w konkursie, to teren przy stadionie Piłkarskim w Głodawie. Głosowanie internetowe trwa od 5 kwietnia i będzie można głosować do 6 lipca na stronie, która jest ogólnie podana zarówno na naszej stronie, jak i w informacjach tych, które trafiają bezpośrednio do mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy, jeżeli znajdzie się pełna lista zgłoszonych lokalizacji. Każdego dnia z użyciem jednego adresu mailowego można oddać jeden głos na jedną lokalizację. Nagroda to siłownia zewnętrzna składająca się z 9 urządzeń o wymienionych nazwach. Na przykładu podam poręczek, wioślacz, jeździec, biegarz, obitek, filter, serwer oraz tablica z regulaminem i projektem zagospodarowania terenu. Wszystkim tym, którzy czynnie biorą udział na ten moment w głosowaniu różnymi sposobami, serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszego głosowania. Wykonałem uchwałę nr 104 na 2015 Rady Miejskiej w Głodawie z 28 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własną gminę oraz warunków udzielenia bonifikaty w wysokości stawki procentowej oraz zgodnie z zarządzeniem został sprzedany lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców przy ulicy Bohaterów Września 9 o powierzchni 62,90 za cenę 22 158 zł oraz pierwszą opłatą z tytułu współużytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w wysokości 90 zł. Akt notarialny został zawarty w dniu 5 kwietnia. Wykonanie uchwały nr 114 Rady Miejskiej w Głodawie z 29 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz warunków udzielenia bonifikaty zgodnie z zarządzeniem, które wydałem, zostały sprzedane lokale mieszkalne
trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu przy ulicy Józefa Dzielskiego o powierzchni 42 w dniu 12 kwietnia za cenę 17,134, tak, notarialny z 12 kwietnia, na Władysława Kapicę o powierzchni 37,80 w cenie 13,534, akt został zawarty w dniu 12 kwietnia. Jednocześnie po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, realizując uprawnienia do zawarcia umowy w ramach ostatecznej listy uprawnionych do najmu lokalu socjalnego, wydano skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny o powierzchni 49,20 dla czteroosobowej rodziny przy ulicy Platformności 6/2 oraz lokal mieszkalny o powierzchni 33,21 dla dwuosobowej rodziny przy ulicy Wierzbieckiej 16/4. W wykonaniu uchwały nr 230 Rady Miejskiej w Płodawie z 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych do rzeczniku oraz zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2016 został zawarty akt notarialny w sprawie nabycia na rzecz gminy Płodawa nieruchomości gruntowej położonych do rzeczniku oznaczonych numerem geodezyjnym działu 18/4 i 106/1 o łącznej powierzchni 400 m2 z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod poszerzeniem zasobu gminnego za cenę 2800 7 zł za metr kwadratowy. W miesiącu kwietniu wypłacono 138 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 20 830 zł 42 groszy. W miesiącu kwietniu wypłacono także 20 dodatków energetycznych na kwotę 317,86 zł. Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska. Gmina zawarła umowę z województwem wielkopolskim o udzielenie dotacji w wysokości 123 tysięcy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rycerze. Otrzymała drugą transzę środków na remont budynku klubowego w wysokości 89 600 zł brutto. Otrzymała również płatności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 18 190 w związku z zakończeniem projektu na opracowanie dokumentacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomarzanach, Nowarek, Cmentarz, Trzykosy, Tarnówka, Wierzbienna, Cząstków, Trzykosy. Wydano postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Wszczęto procedurę konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa stacji paliw projektowana na działce 913 zlokalizowana w miejscowości Płodawa przy ulicy Barbary. Konsultacje trwają do 10 maja 2016 roku. Zakończono inwentaryzację drzew w Parku Górnika, zawarto umowę na pielęgnację i usunięcie drzew w Parku Górnika i jego centralnej części. Umowa dotyczy realizacji projektu obywatelskiego związanego z zagospodarowaniem parku. Wydano jedną opinię o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wydano 9 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. Informacja dotycząca profilaktyki organizacji pozarządowych i innych rzeczy bieżących w funkcjonowaniu samorządu. W okresie od 29 lutego do 14 kwietnia na podstawie informacji złożonych przez podmioty korzystające ze wsparcia z budżetu gminy na realizację działań profilaktycznych wypracowano roczne sprawozdania z działalności samorządu gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015 oraz roczne sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Płodawa. Trwają prace przygotowawcze dotyczące ogłoszenia konkursu dotyczące organizacji półkolonii letnich z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
wraz z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu w Wiedniu. Oferta Stowarzyszenia Dziedzictwo Karnału dotycząca rocznicowego koncertu Muzyka Baroku złożona w Urzędzie Marszałkowskim nie otrzymała dofinansowania. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Solnej Doliny podjął decyzję o organizacji koncertu w oparciu o środki własne oraz pochodzące z budżetu gminy, na co zostanie złożony wniosek w trybie małych dotacji. Bliższe szczegóły zostaną przedstawione na przełomie maja i czerwca 2016 roku. W ramach konkursu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa pod patronatem Solnej Doliny złożono 5 wniosków konkursowych na mikrodotacje. Wyniki konkursu mają być na koniec kwietnia. W dniu 20 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Solna Dolina. Podczas tego spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące bilans i rachunek wyników oraz informację dodatkową oraz udzielono absolutorium zarządowi za rok 2015. Trwają przygotowania do organizacji majowej sztafety flagi, która odbędzie się w dniu 2 maja w godzinach od 14.30 do 16.30. Zakończenie sztafety odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach Papryczyny. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. W dniu 13 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne przeprowadzone przez przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Agencji Pracy Tymczasowej o możliwościach finansowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą. W okresie sprawozdawczym uczestniczyłem m.in. 16 kwietnia wraz z Państwem Radnych na stadionie sportowym w uroczystym otwarciu wyremontowanego budynku klubowego. 22 kwietnia przy pomniku w Lesie Żuchowskim w Marszu Pamięci. W dniu 21 kwietnia w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 23 kwietnia wraz z sołtysami odwiedziliśmy targi rolne agrotechnika w Ratoszewicach. W dniu 25 kwietnia uczestniczyłem w uroczystości obchodu 76. rocznicy zbrodni katyńskiej. W miesiącu kwietniu odbywają się moje spotkania z mieszkańcami po poszczególnych zdolach. Dokładne informacje o uroczystościach i spotkaniach, które odbyły się w okresie sprawozdawczym, można uzyskać bieżąco na stronie urzędu. Na tym wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję. I przejdę do punktu 5. Zamknięcie też jeszcze raz chciał zaapelować, że naprawdę jest ponad 60 wniosków złożonych w Wielkopolsce na tą siłownię. Czyli się ciągnie między 1 a 3 procentą przewijamy, więc gdybyśmy się jeszcze trochę bardziej sprężyli, więcej osób się włączyło, no jest szansa. Jest łatwo, ale jest szansa. To tylko tyle. I może przebyliśmy nawet porozmawiać na ten temat. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie działalności międzysesyjnej 3000 rady. Za okres od 30 marca 2016 roku do... Proszę. Nie, to jest bo miałem do sprawozdania pana burmistrza. Przepraszam. To może jeszcze ja odczytam i zrobię tego, bo nie ma w sumie dyskusji w programie, no ale zwyczajowo jakaś rozmowa zawsze jest. Do 27 kwietnia 2016 roku. W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się 24 sesja Rady Miejskiej w Płodawie od 29 marca. W czasie sesji podjętych zostało 6 uchwał, które objęte zostały na przykład wojewody i przesłane do Wydziału Prawnego i nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie oraz do Dziennika Urzędowego Wojewódzkiego. Uchwały objęte zakresem regionalnej grupy obrachunkowej zostały przesłane do Regionalnej Grupy Obrachunkowej w Poznaniu, oddział w Koninie. W okresie międzysesyjnym odbyły się spotkania. W dniu 4 kwietnia 2016 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zostało wręczone odznaczenie państwowe nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej panu Adamowi Mańskiemu na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Płodawie. W dniu 16 kwietnia w
2016 roku w otwarciu budynku klubowego na stadionie sportowym. W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Radzie Uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz popłynął w debacie z udziałem marszałka Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pana Marka Woźniaka, byłego wojewody mazowieckiego, pana Jacka Kozłowskiego na temat szansy i zagrożenia samorządów w Polsce. W dniu 26 kwietnia 2016 roku w zebraniu miejskim w Łażanach Fabrycznych, to są te cykle sportowe, na których pan burmistrz wspominał, Trzech Sołek, Krótki, Pomarzany, Łówno. I 27 kwietnia w zebraniu wiejskim przy Kosach dla Sołec, Dąbrówka i przy Kosach. Ponadto do biura rady wpłynęło w dniu 18 kwietnia pismo od pana Wokalskiego, z treścią którego radni zostaną zapoznani w jednym z punktów porządku obrad. Równocześnie też zapraszam na sztafetę flagi do Pomarzanowiska 2 maja. Było pytanie, tak. Przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, tylko jedno pytanie. Chodzi mi o lokalizację tej elektrowni wiatrowej o 1,5 MW. W jakim terenie naszej gminy ona jest planowana? Dziękuję. Cóż, ja nie znam, szanowni państwo, pozwolą, nie znam uwagi wiatrowej, przecież przy uchwałach tych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dokładnie tłumaczyli lokalizację, bo to jest właśnie ta lokalizacja tej elektrowni wiatrowej 1,5 MW, o której mówimy, tak? Czyli... To jest to, co mieliśmy? No tak, to zmiana z dwóch małych na małą. Tak. Bo ja słyszałem dobrze na spójnik gdzieś tam. Zresztą, no, proszę państwa, no, inwestorzy mogą starać się o lokalizację w wielu punktach miasta lub w wielu punktach gminy, tam gdzie tak naprawdę sugerują się nawet czasem nie naszym planem zagospodarowania przestrzennego czy do studiów, ale bardziej taką mapą określającą, gdzie najsilniej wieje wiatr. W związku z tym, jak widzicie, na przykład my te wiatraki, które mamy na granicy Łączku naszej gminy, patrząc od strony Głogowa Łączek, to dwa następne praktycznie rzecz biorąc są zlokalizowane na terenie gminy Chorów, a nie stanowią kompleks, no załóżmy, takiej fermy wiatrakowej, bo tam akurat jest ta mapa dotycząca określenia optymalnych wiatrów na tego typu urządzeń. Także jeżeli jest złożony wniosek, przystępujemy, tak jak mówi procedura, czyli do przede wszystkim określenia, czy jest to zgodne z planem, raz ze studium, dwa z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli wymagane są dodatkowe dokumenty w postaci tych szczegółowych badań, o których żeśmy rozmawiali, czy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub konsultacji społecznych, takie się odbywają. Natomiast wniosków albo chęci dotyczących stawiania, no to tak średnio to są dwóch inwestorów co miesiąc, tak? Oni rozpatrują też kwestie, chciałbym zwrócić uwagę, możliwości energetyki co do przesyłu linii energetycznych, bo te wiatraki muszą być także połączone z tymi liniami. Także na bieżąco macie państwo radni informacje, których to okręgów dotyczy, jakich wiatraków, czy jest to wymiana, czy jest to inwestycja nowotworzona. Rzeczywiście, a tutaj także jest ktoś, nazwijmy, kto także jest zainteresowany lokalizacją na Zbójnie. Przypomnę, na Zbójnie już, przynajmniej przy drodze na Zbójno już taki wiatrak też jest zorganizowany. Dziękuję. Tylko jedno. Więc panie burmistrzu, jeżeli to by była ta lokalizacja, o której pan tutaj mówi, to mi się wydaje, że bezzasadne by było całą tą procedurę tworzyć, którą pan tutaj czytał dzisiaj, jeżeli chodzi o wydano postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny działalności na środowisko i tak dalej, i tak dalej, ponieważ po przedstawieniu stanowisku pani urbanistki, która tutaj była, jest takie stanowisko, że postanawia się rozważenie wniosku po zakończeniu procedowania ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej, bo nie wiemy, rząd będzie zmieniał, tam prawdopodobnie jak pani urbanistka mówiła, że to będzie około najbliżej kilometr przy zabudowaniach może stanąć taka elektrownia.
Proszę. Szanowni Państwo, dopóki nie ma przyszłością ustawy, aktu wyższego rzędu niż akty prawa miejscowego, jesteśmy zobligowani do respektowania prawa obowiązującego. Jeżeli prawo obowiązujące przewiduje w tej formie wykonywanie szeregu czynności dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia, oceny na środowisko i kilku innych rzeczy, to bez względu na plany, jakie mogą nastąpić przy zmianie ustawy, my tej procedury się ściśle trzymamy. Ja przypomnę też kwestie konsultacji społecznych, gdzie żeśmy się w tamtym tygodniu, spotykali z Radą Osiedla w kwestii dotyczącej realizacji. Jest to normalna procedura określona w akcie normatywnym, który staramy się respektować. Mam jeszcze jakieś pytania? Nie, dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Zamykam wyjątkiem. Informacja komendanta gminnego w działalności jednostek Policji Straży Pożarnej na terenie gminy Głodawa za 2015 rok. Informuję, że materiały, przewodniczący, informuję, że dostaliście Państwo materiały sesyjne, było to teraz spotkania przedsesyjnego 27 kwietnia, proponuję więc nie odczytywać tych materiałów, tylko przegłosować. Czy ktoś z Państwa radnych ma ogólnie pytanie jeszcze? Może Pan Dyrektor chciałby jeszcze dodać, zabrać głos? Nie ma. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? Komendanta gminnego. Postraż. Zostało przedstawione i wszystko na ten temat. Nie ma czego głosować. Przewodniczący podał pod głosowanie i teraz trzeba przegłosować. Już jest. Panie Przewodniczący, można jeszcze sekundkę? Korzystając z okazji, chociaż na komisji był moment, chcieliśmy jeszcze raz w imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kłodawa Państwu Radnym, władzy, Panu Burmistrzowi, pracownikom, jest tu wiele osób, dyrekcji, jednostek samorządu terytorialnego za wsparcie ruchu ochotniczego, za to, że możemy czuć my się bezpiecznie, a to bezpieczeństwo przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców, że możemy swoje jakieś bolączki zgłaszać i w miarę pozytywnie są rozpatrywane, bo ochotnicze straże pożarne na terenie gminy Kłodawa są naprawdę bardzo silnymi organizacjami podług innych terenów. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i informuję też i zapraszamy, że 3 maja odbędą się gminne obchody Dnia Strażaka, 14.20 zbiórka pod oddziału pod domem górnika, 14.30 wymarsz, 15 msza święta i króciutko później pod domem strażaka. Taka skromna uroczystość, ale jeżeli ktoś ma życzenie z Państwa, to serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, może ja jeszcze głosowałem. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Radni, Panowie Radni. Chciałem serdecznie podziękować, bo moja kadencja kończy się 12 maja. Chciałem serdecznie podziękować radnym, burmistrzom, którą kadencję ja przeszedłem, bo 17,5 roku byłem tym komendantem, jeszcze jestem. Na razie sprawnym oczywiście. Za te wszystkie dobroci, jakie dawaliście jednostkom ochotniczych straży pożarnych, no niestaski to zostawiamy na boku. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Tylko szczególnie jeden taki punkt w Waszym sprawozdaniu ujął, to jest 51 członków wieku od 7 do 18 lat. Nie wiem, czy która jednostka w powiecie się może taki wydarzenie poszczędzić. 79. Dziękuję. Zebrano z ulicy. No, już tego nie dodałem, ale tak można by to konkretyzować.
Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury za 2014 rok. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka otrzymali Państwo radni wraz z zawiadomieniem. Informacja była szczegółowo na przedsesyjnym spotkaniu z następnego. Proponuję, aby informacji dzisiejszym już nie odczytywać. Natomiast czy Pan Dyrektor chciałby jeszcze zabrać głos? Państwo, chciałem podziękować za to ciężkie pracowite roty. Dziękuję, możemy pracować. Dziękuję za przyjęcie tego sprawozdania w takim kształcie, jak to się odbywało na spotkaniu przedsesyjnym. Dziękuję radzie panu burmistrzowi, panu kierownikowi referatu i całej kawszy za współpracę. Radę dziękuję. To wszystko są zadania. Myślę, że nie muszę czytać ponownie tego, co czytałem na przedsesyjnym, bo ta sekretarza była bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie. Skoro nie musimy przegłosowywać, w związku z tym zamykam punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Sława Nadalona z działalności za 2015 rok. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności otrzymali Państwo radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Proponuję również nie odczytywać. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie na burmistrza jeszcze? Nikogo nie ma. Dziękuję. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Koreczniki na Kłodawa. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie położonych w obrębie wsi Kłodawa otrzymali Państwo radni za zawiadomienie o tym. O przedstawienie poproszę Panią Sekretarzę. Na rządzie
w 1/4 części oraz było zmierzeń rządzili w 3/4 częściach z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod drogę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wybierze się burmistrzowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem. Dziękuję. Mam tu z Państwa zapytania i uwagi? Nie. Kto jest za przyjęciem? Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 25 na 129 na 2016 rok. Zamykam punkt 10 z monitoryzacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium zarządowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kulisława. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji studium zarządowań został przedstawiony i przesłuchany na spotkaniu przez sesyjnych. Przedstawienie, czy będziemy odgrywać, to by to wypadało. Projekt uchwały, ale to nie było. Proszę. Drugi wniosek, panie przewodniczący.
jest pomyłka odnośnie tych elektrowni wiatrowych, to nie jest 1,5 kW moc, tylko 1,5 MW. Było na ten temat. Ale nadal nie jest to samo. Liczba porządkowa 3 i tu jest takie określenie. Postanawia się uwzględnić wniosek w części stworzonej zmiany planu w sposób nie powodujący konfliktów sąsiedzkich poprzez ograniczenie terenu, na którym będzie możliwa zabudowa oraz poprzez ograniczenie ilości chowów zwierząt w gospodarstwie rolnym. Szczególnie to ograniczenie dotyczące zwierząt. Ja rozumiem intencję naszą, tak? Bo to było bardzo szeroko omawiane, tylko no tak się zastanawiam, czy czasem nie będzie to nie będzie to odrzucone przez swoje wodę, czy to uzna, że takich ograniczeń nie powinniśmy się dać. Nie wiem, no pan powinien wiedzieć. Proszę. Jeszcze będę mówił to dalej. Pani przewodnicząca Sokarada, no, po długich dyskusjach w środę przyjęliśmy taki zapis wszyscy wspólnie, wiedząc, że ten zapis co do ograniczenia może zostać zakwestionowany. Jeżeli wojewoda zakwestionuje, no to jego prawo, tak? A czy zakwestionuje, czy nie, naprawdę robimy troszeczkę na ryzyko, tak? Jeśli chodzi o to ograniczenie ilości zwierząt, tak? A to pani architekt, która była i tłumaczyła wszystko Radzie, przyznała, że jest to troszkę na ryzyko, na prośbę w zasadzie Rady, tak? No taki zapis wszyscy wspólnie ustaliliśmy i no nie mamy więcej. Poczekamy tam jeszcze. Poczekamy, proszę bardzo, dzielnic. Ale tu jeszcze chodzi o te powierzchnie, nie? A to jest... No nie do zakresu. To jest ograniczenie. Bo to, żeśmy długo dyskutowali na ten temat, to jest nieuniknione. Przewodniczący mówię, powierzchnię ustaliliśmy i tak będzie, a tylko te zwierzaki są jak gdyby... Ale nie do tej powierzchni będzie. A to Rada przy uchwale o przystąpieniu do zmiany planu ustali. Wy ustalicie, przystępując do zmiany planu. Bo tutaj się czyli rozumiemy się, mam żadne zdanek. Tak, to jest za przyjęciem. Uchwały. 12 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dwie osoby. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 25/130/2016. Zamykam 11 i przystępuję do rejestracji 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodawa, etap 4 dla wybranych terenów urzędu Korzecznik, Leszcze, Dłonie, Gryźnik. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu otrzymali Państwo radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę Panią Dorotę Galic. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bo uchwała jest dosyć obszerna i również uzasadnienie może się ograniczę do tego wymienienia działek, które wchodzą w zakres tej uchwały i zmian, które dotyczą, bo cała reszta to jest to opis techniczny i myślę, że tutaj byśmy po prostu długo i większość osób zawiedzali. Czyli jest to uchwała Rady Miejskiej w Płodawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płodawa, etap 4. Na wybranych terenach obrębie Korzecznik, Leszcze, Dłonie, Gryźniny. Zgodnie z tą uchwałą zmianie częściowej podlegają działki po kolei. Jest to działka 84/2 w obrębie Wierzbienna Długa Kolonia. Część działki numer 103/4 w obrębie wsi Korzecznik. Część działki w obrębie Leszcze. Jest to działka 10/6.
działka 33, część działki 33 łamane na 3 w miejscowości Lubonie, w obrębie Lubonie. Część działki numer 20 łamane na 1 w obrębie Lubonie. Część działki 2 łamane na 2 w obrębie Ruszyny. Część działki, a w zasadzie cała działka objęta jest zmianą planu. Jest to działka numer 42 obręb wsi Leśniny i to są wszystkie działki, które wyglądają zmiany planu zagospodarowania, jeśli chodzi o tą uchwałę etap 4 zmiany planu. Jeszcze raz pytanie do proszę. Dyskusja chyba precyzyjnie nie wiem, co ten odbyt się bardzo zastosowany. Kto z Państwa radni zawsze Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 25 łamane na 31 łamane na 2.16. Zamyka w tym 12 i przystępuje do punktu 13. Projekt uchwały o zmianie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głogowa etap 5 dla wybranego terenu obrębie Jeźdźwienna Długa Kolonia. Też Państwo dostali na materiałach przedsesyjnych i było to tematem obrad na podstawie przedsesyjnych. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana kierownika sprawozdawcy. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu gospodarowania przestrzennego gminy Głogowa w piąty dla wybranego terenu w obrębie Jeźdźwienna Długa Kolonia. Tak jak poprzednio uchwała, zarówno uchwała, jak i uzasadnienie jest dosyć obszerna. Sprawy zostały omówione na komisji. Tylko dodam, że ta uchwała dotyczy zmiany, częściowej zmiany działki nr 81 łamane na 1 obręb wsi Jeźdźwienna Długa Kolonia. W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2016. Z materiałami Państwo okazji zapoznać na sesji, a potem przedsesyjnym. O przedstawienie projektu uchwały proszę skarbnika gminy pana Piotra Dziemielskiego. W szkołach podstawowych 28 086 zł.
przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia, dotacja 54 518 zł. Gimnazja prowadzone przez stowarzyszenia, dotacja 33 710 zł. Wynagrodzenia w gimnazjach 80 363 zł. Materiały i energia w gimnazjach 10 tysięcy, dokształcenie nauczycieli delegacji 13 tysięcy złotych i dotacje dla stowarzyszeń oddziały 0,2 dzieci niepełnosprawne 19 450 złotych. Zmieniona kwota została deficytu, kwota planowanych przychodów, rozchodów oraz innych zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów oraz załączniki do uchwały budżetowej. W stosunku do zmian ze środy zmieniło się to, że zmieniły się kwoty główne. Dochody, wydatki, dochody bieżące i wydatki bieżące. Państwo widzą, że dostaliście załącznik o zadaniach zleconych. Otóż otrzymaliśmy środki na wypłatę akcyzy, którą musieliśmy wtedy wprowadzić do budżetu, także nawet Państwo nie macie tych zmian w budżecie na sesji, ponieważ zostały wprowadzone zarządzenie. Mieliśmy dwa dni na wydatkowanie tych środków, pośpiech był niezbędny. To wszystko to jest. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jasne. Nie, tu dochody jak się zwiększyły, czy to wydatki? Dobrze, przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Otrzymuje numer 24, łamane na 133, łamane na 2016 rok. Zamykam punkt 14, przystępuję do punktu 15. Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na 2016-2043 rok. Projekt uchwały został Państwu przedstawiony. Były też tam na dyskusji sesyjnego. O przedstawienie projektu uchwały przez skarbnika. Bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rada, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2016-2043. Na podstawie uchwały o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i na podstawie przepisów wprowadzenia ustawy o finansach publicznych Rada Miejska Kłodawa uchwała, co następuje. Uchwałę dnia 18 grudnia w sprawie uchwalenia dokonuje się zmiany. Dochody OWR wynoszą obecnie 41 828 162 zł 39 groszy. Wydatki OWR wynoszą 42 880 211 zł i 39 groszy. Przychody to kwota 1389 893 zł oraz rozchody wynoszą 337 844 zł. Zgodnie z zaprzeczeniem nr 1 do niniejszej uchwały ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy i uchwała podjęcia z tym podjęcia. Dziękuję. Uwagi? Pytania? Dziękuję. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 25 łamane na 134 łamane na 2016 rok. Zamykam punkt 15 i przystępuję do realizacji punktu 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. W czasie obrad 24 sesji Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 31 marca punkty wolne wnioski radna Anna Michała, Krzysztof Franciszka zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na następujące wnioski i zapytania. Punkt pierwszy. Czy pełnia zmielej realizowanego urządzenia po upływie 5 lat upoważnia zakład wodociągu i kanalizacji do wystawienia faktur, a odbiorcę do wniesienia opłaty za podstawie tej faktury? Punkt drugi. Ilu nowych odbiorców przybyło w 2013, 2014, 2015 roku z podziałem na sieć wodociągową i kanalizacyjną? W dniu 28 kwietnia 2016 roku do Biura Rady wpłynęła odpowiedź, na którą chciałem Państwa Radę zapoznać. Wniosek
pani radnej Anny Michalak. Nie wiem, czy przewodniczący czytała, może przypomnę. Zgadzam się z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na zadane pytania w dniu 26 lutego 2016 roku, a które zostało przeoczone oraz dodatkowe pytania. Punkt pierwszy. Czy pomiar zdelegalizowana przeciwko urządzenia po 10 lat upoważnia zakład, czy zakład podróżnych kanalizacji do wystawiania faktur, a odbiorcę do wniesienia opłaty na podstawie tej faktury? I punkt drugi. Ilu nowych odbiorców przybyło w 2013, 2014 i 2015 roku z podziałem na sieć wodociągową oraz kanalizacyjną? Kanalizacja sanitarna. W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo od dnia 7 kwietnia 2016 roku dotyczącego wniosku pani radnej Anny Michalak uprzejmie informuję, że uzgodniono wykonanie nowych przyłączy w latach 2013-2015 w ilości. Punkt pierwszy. Rok 2013. Przyłącza wodociągowe 16 sztuk. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 7 sztuk. W roku 2014 przyłącza wodociągowe 14 sztuk, przyłącza kanalizacji sanitarnej 4 sztuki. W roku 2015 przyłącza wodociągowe 18 sztuk, przyłącza kanalizacji sanitarnej 6 sztuk. Od dnia 1 kwietnia 2013 roku zakład po wprowadzeniu opłaty abonamentowej na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej pozyskał dodatkowe środki m.in. na zakup oraz wymianę i legalizację wodomierzy. Systematycznie i adekwatnie do pozyskanych środków zakład wymienia urządzenia wodomierzowe u odbiorców wody. Z uwagi na znaczną ilość odbiorców posiadających wodomierze 88%, nie była możliwa całościowa ich wymiana w tym okresie czasu. W związku z powyższym pozostają jeszcze odbiorcy wody posiadający wodomierze podlegające wymianie. Zakres odpowiedzi akapitu się drugiego otrzymała pani radna w innym piśmie. Zakład posiada 2937 odbiorców wody, z czego 350 odbiorców rozliczanych jest na podstawie przeciętnych norm zużycia. Pozyskanych środków finansowych z tytułu opłat abonamentowych w latach 2013-2015 zakład dokonał wymiany 637 sztuk wodomierzy. Wprowadzane w ostatnich latach przepisy meteorologiczne o licznikach wody określające okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza nakładają na zakład obowiązek ich wymiany co 5 lat. W związku z tym, aby wywiązać się z powyższego obowiązku, należy wymienić w bieżącym roku około 1700 sztuk wodomierzy w zakresie średnich 20-80, od 20 do 80 mm na łączną kwotę 285 tysięcy złotych, co jest niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Jednocześnie informujemy, że zakład monitoruje na bieżąco zużycia wody u poszczególnych odbiorców, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia pomiarowego lub zgłoszenia tego faktu przez odbiorcę, zakład dokonuje odwrotnej wymiany urządzenia na nowe. Ponadto odbiorcy mają prawo do reklamacji odczytu wodomierza oraz wystawionych faktur. W spornych przypadkach występujących oczywiście nielicznie, zakład wysyła wodomierze do sprawdzenia, stwierdzenia i poświadczenia dowodem legalizacji ich poprawnego działania poprzez uprawnione jednostki. W podpisie dyrektor zakładu wodociągów Marian Dębczak. Dziękuję. Kolejne pytania złożone przez radnią dotyczyły. Na stronie BIP w rejestrze umów cywilnoprawnych jest kilka umów o dzieło 2015-2016 na zadania inspektora nadzoru. Punkt pierwszy. Czy nadzór budowlany, czy nadzór inwentarski przez inwestora nadzoru może być umową o dzieło?
pytanie kierowane do pana burmistrza. 4 marca 2016 została podpisana umowa z panem Demczakiem na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 3000 zł. O jakie przyłącze chodzi, do której działki? W ostatniej sesji Rada podjęła wniosek wnioskodawcy w sprawie wykonania przyłącza. Rada nie była kompetentna i sprawę czekała burmistrza. Jaki jest dalszy ciąg? Jest odpowiedź pana burmistrza, proszę zastępcę. W odpowiedzi na zapytania pani radnej za obrad sesji Rady Miejskiej podane w dniu 31 marca 2016 roku i przekazane pismem z dnia 1 kwietnia 2016 roku burmistrz podany informuje. Na pytanie, czy nadzór inwestorski przez inspektora nadzoru może być umową o dzieło? Odpowiedź. Umowa o nadzór inwestorski jest typową umową o świadczenie usług, do której mają jedynie zastosowanie przepisy dotyczące umowy zlecenia, ewentualnie umowy o dzieło. Przedmiotem takiej umowy jest zobowiązanie inspektora do wykonania szczególnego rodzaju usługi na rzecz inwestora. Należy zaznaczyć, że usługą tę nie jest osiągnięcie rezultatów w postaci wykonania określonych robót, jak w przypadku projektanta czy wykonawcy, a przeprowadzenie czynności kontrolnych to jest kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę. W mniejszym zatem zakresie stosuje się do nich przepisy umowy o dzieło. Ponadto zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika nie z kodeksu cywilnego, lecz z przepisów prawa budowlanego i nie może zostać ograniczony przez strony w drodze umowy. Z uwagi na uregulowanie przedmiotu umowy w prawie budowlanym i tylko odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego, prawidłowo umowa taka powinna nosić nazwę umowy o nadzór inwestorski. W dniu 4 marca 2016 roku została podpisana umowa z panem Lęczakiem na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 3000 zł. O jakie przyłącze chodzi, do której działki? Odpowiedź. Umowa dotyczy przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej położonej przy ulicy Włocławskiej w Kodawie. Na ostatniej sesji Rada podjęła uchwałę dotyczącą wnioskodawcy w sprawie wykonania przyłącza. Rada nie była kompetentna i sprawę przekazała burmistrzowi. Jaki jest dalszy bieg sprawy? Odpowiedź. Na sesji w dniu 26 lutego 2016 roku Rada Miejska w Kodawie podjęła uchwałę o odrzuceniu skargi ze względu na brak zastosowania w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Biorąc pod uwagę przedmiot skargi, jak i późniejsze pismo Kancelarii Prawnej reprezentującej wnioskodawcę, Rada uznała, że sprawa należy do kompetencji burmistrza Kodawy i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kodawie. W chwili obecnej dyrektor zakładu został zobowiązany do rozwiązania zaistniałego problemu w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem możliwości technicznych wykonania przyłącza i zdolności finansowych gminy. Sprawa nie jest zamknięta, a o jej wynikach Rada Miejska w Kodawie zostanie poinformowana po jej zakończeniu w podpisie sekretarza gminy Dorota Karpus. Dziękuję. Zamykam punkt 16. Czy może przeadlepić się chcieli państwo, czy wiem, że mamy jeszcze obowiązki i przystępuję do realizacji 17. Proszę o zapoznanie Rady Miejskiej Protokołu nr 13 w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kodawie odbytej w dniu 22 marca 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodawie na temat kontroli wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych utrzymania świetlicy środowiska w 2015 roku. Proszę Pani. Dziękuję Panie Przewodniczący. Kontrola wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
utrzymania świetlicy zielonej w 2015 roku. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie Janka Rożuszewicz, przewodnicząca, Andrzej Dziś, zastępca, Jacek Łobański, członek. Wyjaśnienie informacji udzielali Anna Górska, dyrektor ośrodka Kowoków Społecznych Młodzieży, Marzena Jankowska, księgowa, Magdalena Badek i dyrektor. Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 wyniosły 207 635 zł 68 groszy. W roku 2015 wpłynęło 5250 zł jako dochody za rok, dochody roku 2016. Wydatki z budżetu profilaktyki w roku 2015 wyniosły paragraf 85-153 przeciwdziałanie narkomanii 3497,91 zł. Paragraf 85-154 profilaktyka przeciwalkoholowa 213 001,47 zł. W tym Urząd Miasta i Gminy 106 903,14 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej 106 095,33 zł. Ogółem wydatki na profilaktykę w roku 2015 wyniosły 216 499,38 zł. W ramach wydatków wykonano następujące zadania. Pierwsze. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Kontynuacja działalności innego punktu wspierania rodziny i punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i rodzin w kryzysie przy ulicy Włodarskiej w Włodarii. Motywowanie do podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia w przypadku przemocy domowej, informacja o istniejących placówkach leczenia odwykowego. Koszty kadrowe poniesione w 2015 roku, prowadzenie gminnego punktu 4200, usługi psychologa w gminnym punkcie 19200, pozostałe koszty 1475,66 zł, w tym usługi telekomunikacyjne, opłata za telefon 562,104 zł. Opłata za telefon 562,143 zł. Pozostałe koszty 1475,66 zł. W tym usługi telekomunikacyjne, opłata, naprawa szatek 130,38 zł. Naprawa kserokopiarki 531,19 zł. Materiały biurowe i inne 291,95 zł. Drugi punkt. Koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz gminnego punktu wspierania rodziny. Wyjazdowe warsztaty zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej dla osób utrzymających abstynencję. Udział w warsztatach terapeutycznych. Ogółem w 2015 roku w wyjazdowych warsztatach udział wzięło 12 osób na kwotę 2670 zł. Punkt 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży. Zapewnienie warunków socjalnych dla działalności placówki wsparcia dziennego w świetlicy środowiskowej w Płodawie. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego w świetlicy środowiskowej w Płodawie. Koszty umów z kadrą świetlicy poniesione do 2015 roku. Ogółem 50 855,35 zł. W tym wynagrodzenia ZUS od wynagrodzeń, Fundusz Pracy od wynagrodzeń deputaty 566,53 zł i Zakładowy Fundusz Świadczeń 1915 zł. Koszty dożywienia dzieci, artykuły spożywcze
10 694 zł 97 groszy. Koszty pozostałe 2976 zł 23 grosze, w tym środki czystości, materiały biurowe, pozostałe zakupy. Naprawa i konserwacje 399 zł 60 groszy. Pozostałe usługi 23 780 zł 94 grosze. W tym usługi informatyczne, usługi dominackie, pozostałe, opłata abonamentu na szkolenia oraz organizacja kolonii, w nawiasie kolonie 22 164 zł 50 groszy. Ogólne wydatki ośrodka pomocy społecznej w Podawie poniesione na funkcjonowanie siedliby środowiskowej wyniosły 91 369 zł 62 groszy. Wydatki 4. Wydatki z budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Głodawie. Wykonanie audytu dotyczącego działalności siedliby środowiskowej przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Głodawie 600 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu wspierania rodziny siedliby środowiskowej 9309,44 grosze. Zużycie energii elektrycznej. Gminny punkt wspierania rodziny i świetlicy środowiskowej 3141 zł 62 grosze. Zakup węgla 4999 82 grosze. Wywóz odpadów komunalnych 568 zł. Organizacja zawodów stron Fireman przy współudziale 10 placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej w Głodawie i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ogółem wydatki 4999 zł 26 groszy, w tym zakup naczyń, kucharów i artykułów spożywczych na poszczególnych. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ogółem wydatków 1800 zł. Dodatkowe zadania, ogółem wydatków 9967,37 zł. Program profilaktyczny realizowany w młodzieżowej drużynie pożarniczej 722,22 zł. Program profilaktyczny realizowany podczas biegu katolickiego w Główce Czechowej 200 zł. Program profilaktyczny pod nazwą Dzień Zdrowia realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 399,71 zł. Program profilaktyczny Przyjazna Szkoła realizowany w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Stemplewie 300 zł. Realizacja programu profilaktycznego podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzony w ramach drugiego rowerowego rajdu pamięci ofiar drogi katyńskiej regionu kolińskiego 599 zł 99 groszy. Szkolny dzień profilaktyki gimnazjum nr 1 1153 zł 37 groszy. W tym usługa 700 zł. Materiały 453 zł 37 groszy. Trasy zasadnicza szkoła podstawowa w Budanie koszt na 400 zł. Europejski Dzień Promocji Zdrowia w Zespole Szkół Ponadnacjonalnych koszt na 398 zł 60 zł. Program profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Głubowniku koszt 440 zł 1 grosz. Program profilaktyczny realizowany przez Gminny Punkt Wspierania Rodziny wyjazd za sztab w odcinka koszt ubezpieczenia 43 zł 3 grosze. Program profilaktyczny realizowany przez Gminny Punkt Wspierania Rodziny wyjazd warsztatowy do Lichenia na Dni Rodziny z niższej kości poniesione koszty 1599 zł 3 grosze. Program profilaktyczny realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Górce Czechowej wyjazd do Lichenickiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Lichenie koszt 396 zł 40 groszy. Program profilaktyczny narkotyki niebiowe, alkohol niskie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Górkach koszt 399 zł 40 groszy. Kampania Bezpieczna Kobieta, zakup materiałów i usług 2909 zł 15 groszy. Wspieranie programu sprzeciw.
artystycznych realizowanych przez dzieci i młodzież. W ramach tego działania zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie oraz placówkami oświatowymi z tego terenu gminy Kłodawa 3 spektakle teatralne w koszt 900 zł. 8. Organizacja Inter, promujących zdrowy styl życia bez uzależnień i przemocy. Zrealizowano imprezy promujące zdrowy styl życia, w tym Gminny Dzień Dziecka 878,80 zł. Finał dowodu stron Filea, profilaktyczne zakończenie lata, kampania przeciw pijaku kierowcom 8903,13 zł, w tym Gminny Dni Spokój 1746,11 zł. Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kursy profilaktyczne do Regionalnego Centrum Profilaktyki w Rogoźnie, organizacja Pikolonii Zimowych Gleszni. Wyjazd organizowany przez Gminny Kurs Wspierania Rodziny, koszt 2563,57 zł. Wyjazd zorganizowany przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Kłodawie, koszt 1000 zł. 9. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie alkoholizmu, narkomanii i przemocy przeznaczonych dla rodziców. Warsztaty i szkolenia dla rodziców w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii, koszt 2200. Szkolenie dla rodziców podopiecznych gminnego punktu wspierania rodziny, koszt 3778,28 zł. Dofinansowanie szkoleń do kursów specjalistycznych. Dofinansowanie szkoleń kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów. Koszt konferencji 3325 zł. Dwóch szkoleń 1000 zł. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 1230 zł. W tym zakup flip czarka, nie wiem,
dobrze czytam, 490 zł 72 grosze, zakup ekranu 492 zł, zakup sztalny 244,10 groszy, delegacje 936, zakup materiału minusu 118,40. Dziękuję. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Zapoznanie Rady Sprawiedliwej. Przewodniczący! Proszę. Ja chciałem jedno pytanie. Proszę. Być może tutaj po prostu błędy literowe, znaczy w dwóch miejscach. W punkcie pierwszym opłata za telefon jest więcej niż 2,143. No, albo 3 miejsca w przecinku co do groszy, albo gdzieś jest, albo chodziło o inną kwotę. Opłata za, powiedz tak, usługi telekomunikacyjne, myślnik opłata za telefon 562,143. Tak, właśnie to jest lapsus. Gdzieś tam pewnie tak jak w punkcie 9 też koszt 37,799. A uwaga tak ogólna, bo jest tak, też faktycznie było bardzo szczegółowo, Państwo wszyscy wiedzieliście, że są wyszczególnione nieraz rzeczy, to wtedy w punkcie 10, kiedy jest komisja regulaminów alkoholowych, jest tylko łączna suma 14 tysięcy, a wynagrodzenia członków materiały biurowe i pocztowe są niewymienione szczegółowo. Konsekwentnie się trzymajmy. Albo wszyscy piszą tylko kwotę ogólną, albo rozgraniczamy. Także na wynagrodzenie materiały, skoro dziś mamy telefon, opłatę taką, opłatę coś naprawę, czegoś tam jeszcze, to myślę, że w tym punkcie też powinniśmy mieć to rozbite. Wyszczególnione, tak. Bo wtedy będziemy po prostu w porządku. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś zwrócił uwagę na opisie? Nie. Tak jak wtedy zamykam punkt 17. Przystępujemy do punktu 18. Zapoznanie Rady z treścią pisma z dnia 14 kwietnia 2016 roku. Pana zajęcie stanowiska przez Radę Ministrów Podatku. Przeczytanie i zapoznanie Państwa z treścią poproszę swojego zastępcę, pana Jacka Zielińskiego. Jan Kutalski, pomarzany w tym wyznaniu, 62,50 podawa. Pismo wpłynęło 18 kwietnia 2016 roku, zatytułowane skarga. Do Rady Miasta Gminy Kowrawa z powodu nadużyć przez sekretarza pana Pudło oraz przewodniczącego Rady Miasta Gminy Kowrawa, mimo iż wojewoda nakazał natychmiastową odpowiedź, Rada Gminy Kowrawa w dalszym ciągu uchyla się od odpowiedzi, a przewodniczący nie ma uprawnień co do tego, jest Rada Miasta Gminy Kowrawa. W związku z czym ma skarga jest uzasadniona. Punkt pierwszy. Proszę odpowiedzieć, ile i kto dał odprawę panu byłemu burmistrzowi Chudemu. Odwołanego w referendum myślę, iż pan Marczak, był policjant, zna prawo i przychyli się do odpowiedzi w późniejszym czasie. Punkt dwa. Natychmiastowe odwołanie przewodniczącego Rady Miasta Gminy Kowrawa, ponieważ nie wywiązał się z obietnic wyborów, gdzie przyrzekał mieszkańcom, iż zrobi drogę koło rogu panu Kwiecińskiemu, Marcińskiemu, Piskorskiemu, Junkiertowi, Woźniakowi. W ten sposób wykorzystał, zbierając głosy w wyborach. Poza tym jest podejrzenie złożenia przez niego oświadczenia legislacyjnego, gdzie to przewodniczący Rady podpisał w latach 80. tak zwaną lojalkę, by uniknąć internowania. W związku z czym jest podejrzenie o współpracę SB i donosił na sąsiadów, czego nie zaprzeczył już nieżyjący jego ojciec. Punkt 6. Ile Rada zapłaciła dwóm geodetom za udział w ustaleniu drogi, która od transformatora do kapliczki jest moją własnością? Kto nakłał na mnie policję i straż miejską, by w ten sposób wymusić ciężkim samochodem po dojazd po śmieci? Dlaczego nie jest pozwany Junkier oraz Woźniak do sądu, bo nie płacą za śmieci?
Kto dał mnie do sądu, iż nie płacę za śmieci? Gdzie zostałem ukarany 500 zł grzywną? Bo za późno się odwołałem od nakazu. Choć miałem i odstawiałem do firmy Baku. Kto na mnie kupić kosz? Kto ma mi kupić kosz na śmieci? Bo wszyscy mają, tylko dotacji nie mam. Czy gminę nie stać, to niech ujmą sobie wynagrodzenie. Punkt 4. Pan Kudło oświadczył, iż ma dokumentację, iż moja droga jest własnością gminy. Mówił mi, że dostał od wojewody to, ale w tej dokumentacji nie przedstawił mi ani geodeta. Szyderując z wojewody pan Kudło, abym składał skargi do PIT-u do wojewody. Oświadczając mi, że to on rządzi w gminie Grada, to musi tańczyć jak on chce. Oraz burmistrz. Dołączam pismo wojewody oraz burmistrza pana Olejniczaka Gotalskiego. Panie Przewodniczący, sekretarz, to pismo zostało skierowane do obrady dzisiaj, ponieważ wiele takich pism skierowanych do przewodniczącego, do burmistrza były udzielane odpowiedzi i tego wszystko poszło do wojewody na wniosek pana Pokrowskiego. Wojewoda uznał, że wprawdzie wszystkie odpowiedzi są rzetelne, terminy i tak dalej, ale jeżeli kieruje obywatel pismo do Rady Miasta i teraz zostało skierowane do Rady Miasta, a nie do przewodniczącego Rady, to Rada w pewnym punkcie powinna zająć stanowisko w specjalnym oświadczeniu, liście, bo nie przecież nie w uchwale. I dlatego dzisiaj to jest skierowane, przeczytane. Tylko, proszę Państwa, ja zajmę stanowisko co do tego, co Pan tutaj pisze. Myśmy musieli przygotować taką odpowiedź, przerobić to na komisjach i przyjąć tą odpowiedź po prostu na następnej sesji po pewnym punkcie, tak? Bo zapoznanie Rady i zajęcie stanowiska, no musimy przygotować na piśmie jako Rada odpowiedzieć, nie w formie uchwały, w formie oświadczenia. Dlatego daliśmy na jako punkt, żeby Państwa zapoznać, a propozycja jest taka, żeby skierować to do komisji na poszczególne i przygotować wspólne oświadczenie Rady, wspólną odpowiedź, którą w imieniu Rady podpisze na przykład przewodniczący z Waszego upoważnienia. Tam jest wniosek o odwołanie przewodniczącego. No, konwentacji nie ma legitymacji, żeby składać wniosek o odwołanie przewodniczącego, albo no, kwestia tam oświadczeń. No, z tej SB, ale skąd my możemy wiedzieć, czy była taka sytuacja, czy nie? No to teraz wojewoda mówi, Rada powinna udzielić na piśmie odpowiedzi. No powiedzcie, czy przewodniczący to był, podpisywał lojalkę, czy nie? No, ale my nie wiemy właśnie. Ale coś musimy z tym zrobić, bo on będzie pisał, tak? I dlatego ja proponuję dzisiaj nie dyskutować nad tym. Przez wszystkie komisje przygotujemy odpowiedź i się przyjmie na następnej sesji. Jeśli tak. W takim bądź razie, proszę Państwa, deklaracja, damy na punkt 18. Przechodzimy do punktu deklaracji i wnioski radnych. Przede wszystkim no, krążył protokół z sesji. Czy Państwo się zapoznali, czy macie uwagi? Jeżeli nie, to kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Dobrze, deklaracje i wnioski radnych. Otwieram dyskusję. Są jakieś? Proszę. Ja powiem, że właśnie od wypowiedzi, które dzisiaj otrzymałam na moje interpelacje, tak? I chciałabym podziękować za odpowiedzi, chociaż powiem tak, że w punkcie pierwszym no, pan dyrektor wymijająco, tak powiem, wypowiedział, bo pytanie było, myślę, to tak, pan dyrektor nie odpowiedział wprost.
wypowiedzią wymijającą, tak? Mówiąc o tym, ile liczników jest zamontowanych, ile będzie zamontowanych i tak dalej, tak? Ja wiem o tym doskonale, bezwzględnie życie, że uchwałę podjęliśmy w 2013 roku, nie była ta ustawa w 2008 roku, ale nie będę rozstrzygać tego. Dalej do tematu nie będę ciągnęła, zamykam ten rozdział, dziękuję za wypowiedzi, tak? Natomiast co do terminu, tak, panie przewodniczący, bardzo bym prosiła, ażeby pan zwrócił uwagę, że jeżeli otrzymuje odpowiedź na interpelację, żeby to nie było tak, jak na dzisiejszym dniu, tak? Przechodzę na sesję, sesja tuż ma się odbywać, a ja dostaję odpowiedzi. Bardzo proszę, żeby te terminy były zachowane i wcześniej, tak? Ja tylko sprawdzę, że zgodnie ze statutem również mam 30 dni na odpowiedź zadaną przez radnego na piśmie, tak? A z tego, co widzę, odpowiedź pismo plenarne pierwszego, odpowiedź jest 27, 30 dni. Dziękuję. Jeżeli trzymamy się procedur, no to... No ale tak, miałam teraz to stosunkowe, nic nie byłabym w stanie, tak, bo nie mam kiedy się zapoznać, tylko samo odczytanie, tak? Głównie chodzi o taką właśnie kwestię, żeby miałam ten czas na zapoznanie się z odpowiedzią, tak? No więc, ale to by było wskazane, panie burmistrzu, dlaczego? Dlatego, że w Sejmie... Nie. Statut można zmienić, panie burmistrzu. Pani Radna może się zapoznać i na następnej sesji... Posłowie w Sejmie otrzymują po 21 dni otrzymują odpowiedzi na interpelację. My otrzymujemy w ciągu 30. Bo trochę to jest sprzeczne nawet. Więc należałoby się tutaj też poprosić. Jeżeli mamy 30 dni, jeżeli sesja odbyła się dzisiaj, tylko wczoraj pani dostała dzisiaj, to przewodniczący proszę wstawę na najbliższej sesji. Wcale nie musiało odbyć dzisiaj, a następna. I wtedy ma pani czas na zapoznanie się, bo mówimy, ale na najbliższej sesji o otrzymanie. Także to, co przewodniczący też powiedział, jeśli ma pani czas na zapoznanie się, panie burmistrzu, 6.4. została podpisana umowa z panem Arkadiuszem Pecyla na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy drogi Krzyżówka Bierzyna Długa oraz przebudowy drogi Cząstków Krzykosy, również wykonanie programu. Powiem tak, spotykam się pierwszy raz z takim forum, z takim zadaniem, ponieważ wcześniej nie było praktykowane, ażeby program, ja w ogóle nie wiem, o jaki program chodzi, tak, ale rozumiem, że chodzi o kosztorys, to na pewno, tak, inwestorski. Ale z tego, co nam wiadomo i do tej pory było praktykowane, i tak trzeba było zlecać projekt, a projekt jest kosztorys też, tak? Więc nie wiem dlaczego, skąd, w jakim celu jest wykonanie takiego programu, co on daje i na czym to wygląda. Tak jak mówię, do tej pory nie spotkaliśmy się z takim czymś, a inwestycje drogowe były już niejednokrotnie wykonywane, dlatego mam pytanie w tym zakresie, tak? A pani radny, przyznajemy, taki do tworu do tej pory nie było jak program funkcjonalny użytkowy. Dlaczego takie coś zostało zlecone i dlaczego zostało wykonane? Zgodnie z naborem wniosków, który był ogłoszony przez Urząd Marszałkowski programu rozwoju obszarów wiejskich na modernizację budowy dróg na terenach wiejskich, nie tylko można było składać wnioski gotowe z projektem budowlanym, ale można było też składać wnioski w koncepcji zaprojektuj i wybuduj. W koncepcji zaprojektuj i wybuduj wiąże to się z tym, że jest składany tylko program funkcjonalno-użytkowy, który jest, określa rozporządzenie, jak to ma być, jak wygląda taki program.
I do tego jest oszacowanie kosztów na podstawie kosztorysu. To są w zasadzie były dwa dokumenty, które trzeba było złożyć do niejako do wniosku, do, żeby złożyć do NAPRO, do budowy drogi. W tym celu zostały opracowane. To był warunek, że musi być taki problem złożyć, tak? Można było to składać na podstawie projektu budowlanego, ale to się wiąże z opracowaniem całościowej koncepcji. Nie zawsze to można wykonać niejako tak od ręki, tak? Czasami niektóre sprawy, jeśli chodzi o projektowane, poprojektowanie ciągu się bardzo długo, chociażby ze względu na wykup ziemi. Natomiast na przykład w tych dwóch przypadkach, o tych dwóch drogach, o których mowa, program funkcjonalno-użytkowy, tam nie ma pozwolenia na budowę, nie ma niejako, jest koncepcja tylko wyznaczonej trasy, trasa drogi, która ewentualnie miała być realizowana, przebiega nawet na tą chwilę po terenach osób prywatnych, które niejako wyraziły zgodę na budowę ewentualnie tej drogi w przyszłości. Taka była możliwość, to jest, mówię, opracowana koncepcja niejako budowy drogi. W ten sposób można dużo korzystniejsze ekonomicznie dla samorządu, bo wyobraźcie sobie Państwo gotowy plan budowy drogi z każdymi uzgodnieniami, to jest kwota wielokrotnie przekraczająca kwotę tej koncepcji, czyli tego kosztorysu inwestorskiego, który praktycznie daje nam obraz, ale nie daje gwarancji, że akurat te środki zostaną nam przydzielone. Więc co robimy? Oszczędzamy. Jeżeli oszczędzamy, to zgodnie z wytycznymi województwa wielkopolskiego, czyli dokładnie Urzędem Marszałkowskim, który dał samorządom taką szansę. Na część wymagane były plany gotowe, tak jak robimy, co mieliśmy przygotowane zgodnie z uchwałami o jeszcze poprzedniej Rady Miejskiej w kwestii budowy tych dróg i to się toczy. Natomiast tutaj była możliwość wykorzystania i ograniczenia kosztów. Jest takie możliwości, że się skorzystali. Fajnie, że Urząd Marszałkowski zdecydował się na takie udogodnienie dla samorządów i wiele samorządów nigdy by nie przystąpiło, gdyby właśnie nie to, niektóre z nich nie miały gotowych pieniędzy na projekt. Czyli te warunki, takie te techniczne, to wszystko to jest w tym programie zawarte? Są ujęte ogólne założenia, czyli szerokość drogi, ilość warstw, Ten projekt kolejny już nie będzie robiony, tak jak to jest koncept. Koncepcja to jest program funkcjonalno-użytkowy, bo to się tworzy, że on służy do tego, żeby ogłosić przetarg na budowę w ramach zaprojektuj i wybór. Czyli następnym etapem po ogłoszeniu przetargu, to jest taki wśród, który się de facto nie spotyka na terenach wykonywanych przez gminę. Przez gminę. Tak, były praktykowane przede wszystkim budowy autostrad. Tak? W koncepcji zaprojektuj i wybuduj, ale jeśli była taka możliwość, a jest to niejako wiąże się z tym, że z ograniczeniem kosztów, ale też nam stworzyło możliwość złożenia wniosków na trzy drogi zamiast na jedną. No bo zostały złożone wnioski na trzy, czyli na pomarzany fabryczny. Ta niejako uchwała, która jeszcze z poprzedniej kadencji była intencyjna podjęta. I tu jest złożony gotowy projekt budowlany, plus dwa dodatkowe wnioski zrobione niejako w wersji skróconej, ten program funkcjonalno-użytkowy, gdzie są zostały takie wybrane odcinki też niejako pod punktacji, tak? Czyli łączą miejscowości, budynki, obiekty użyteczności publicznej. No bo inaczej to tak naprawdę składać. Warunków do udziału. Rozumiem. A wykonawca, który przystąpił już do realizacji tego zadania, tak? To on będzie bazował już na tym projekcie, czy musi swój jakiś, no bo nie, bo projekt już wybuduj, czyli on będzie musiał projekt znowu zrobić, czy a no to u niego koszty wzrosną. I przystępując do pytania. Wykonawca wszystko sobie to ujmuje. To, że musi zlecić mapy, to, że musi zrobić projekt, oczywiście, tak, to jest wszystko. I jeszcze wybuduje projekt. No to powiem, no to u niego po jego stronie koszty będą wyższe, bo za budowę plus jeszcze dwa. Ale to wszystko zależy od wykonawcy, szanowni państwo. Jeden wykonawca to jest pan PiS PPHU, a jednym jest firma Strava, czy innego rodzaju koncern budowlany, który akurat wykorzysta to na zasadzie posiadanych biur projektowych. Jest to dużo łatwiejsza droga dla potencjalnego inwestora, który ma szeroko rozbudowaną działalność. Tak? To jest to sama podobna zasada jak w partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie
gdzie samorządy korzystały właśnie przede wszystkim z tej formy za projektu zabudowy, żeby niejako już dać możliwość własnych oczekiwań, ale później scedować na pomoc. A to jest to bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie też. Nie spotkałam się do tej pory właśnie, że taki projekt z tego programu pozostaje na drogi. Niemniej jednak być może to jest słuszny kierunek, zobaczymy jak to będzie. Powiem wprost, spotkałam się natomiast właśnie z budynkami publicznymi, tak? Użyteczności publicznej, że wiem, że coś takiego było gdzieś tam realizowane, bo jak gmina nie miała pomysł na to rozpodrobali, to właśnie z takiego programu korzystali. No ale tutaj może faktycznie. Jest to dobry kierunek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, dziękuję ślicznie za wyjaśnienie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie. W takim razie zamykam punkty pracy wnioskiem radnych i przechodzę do wolne wniosek. Czy ktoś zaproszony do ślicznie? Szanowni Państwo, pan redaktor, pan Julian Szałański wyszedł, bo będzie zgłosił uprzejmą, więc ktoś, kto będzie się widział albo osobiście spróbuje się skontaktować, bardzo bym prosił, żeby baner informacyjny dotyczący naszego największego zakładu produkcyjnego, jakim jest kopalnia, został omówiony ze względu na lokalizację na stadionie. A drugie, szanowni Państwo, poddaję pod przemyślenia kwestię dotyczącą przejęcia od Skarbu Państwa ratusza, gdzie będziemy musieli zdecydować, czy wyrażamy zgodę na przejęcie tego obiektu we władanie jednostki samorządu terytorialnego. I jest to dosyć pilna sprawa, bo ruszyła procedura związana z przejęciem tego budynku. Musimy w bardzo krótkim czasie odpowiedzieć niejako w formie pisemnej. Jak Państwo wiecie, no, jest to decyzja, na która będzie wiązała środki budżetowe samorządu, ograniczając możliwości także obietnic wyborczych składanych przez Państwa radnych co do realizacji niektórych inwestycji. Ja tylko przypomnę, co nie jest tajemnicą, że koszty niejako rewitalizacji tego obiektu to są koszty bardzo duże, sięgające kwoty powyżej 2 milionów złotych. To jest obiekt opinia rzeczoznawców. Ja opieram się na kosztach, które mniej więcej znam z Komendy Wojewódzkiej. Przypominam, że jest to obiekt starej części urbanistycznej miasta, objętej ochroną konserwatorską, jak i sam obiekt wpisany to jest do rejestru zabytków, więc podlegał ścisłej ochronie konserwatorskiej. Bardzo bym prosił, żeby święta majowe dały Państwu radnym czas na rozmyślanie, a my telefonicznie się z Państwem radnym skontaktujemy, bo ja muszę dać w drugim tygodniu maja odpowiedź, czy starostwo powiatowe musi, czy starostwo powiatowe ma zwrócić się do wojewody z prośbą o uruchomienie procedury uwłaszczeniowej, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o tego rodzaju. Więc bardzo proszę o przemyślane, konstruktywne decyzje, łącznie z tym, co Państwo radni by chcieli później w tym budynku, żeby się znalazło. Ja od razu dodam, że ja tam nie przejdę, więc zostanę w siedzibie urzędu, tu gdzie jestem, tu gdzie jeszcze będę jakiś tam czas, więc proszę mnie nie przewidywać jako gabinet burmistrza w ratuszu, bardziej proszę się opcjonalnie poprzeć waszą uwagę racjonalną politykę finansową gminy, na co zwracam zawsze uwagę pani radna Anna Michałek. Tak, no i że tam nie jest tak. Ja w ogóle już myślę, że jest... Ale proszę brać też opinię mieszkańców dotyczącą przejęcia tego obiektu. Mieszkańcy, ale nie mówię. Jaka jest procedura? Ja dzisiaj nie chcę polemizować i nie chcę mówić o procedurze. Ja jestem po rozmowie ze starostwem powiatowym. No ale musimy przejąć, a jak nie przejmiemy? O to mi chodzi. A jak nie przejmiemy, no to co? To jest nasza. Jeszcze jest nasza. Nie, ale poświęcę. Jak ktoś z nas zamówię w kolach, no, proszę poruchać sobie rynek w Płotawie do starówki w kole i odpowiedzieć sobie samemu na to pytanie, tak? Doskonale wiecie, o czym mówię.
Więc bardzo, bardzo proszę o konstruktywne przemyślanie decyzje. Łącznie z tym, że nie jestem za przejęciem, bo tak uważam, jestem za przejęciem, bo rozmawiałam z określonym gronem mieszkańców i bardzo bym chciał, żebyście Państwo przemyśleli to ze Świętna Majowej pierwszy tydzień, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. To tak chodzi, że jak małe konsultacje. Skuteczna sprawa. A nie jest to pożydanie, bo nie wyszukają. To jest to podlejca. Przepraszam bardzo, w tym temacie to mamy sobie najbardziej rozstrzygnąć i dać odpowiedź. A teraz no nie rozstrzygamy w tej chwili. W związku z tym tam chyba było chęć zabrania głos. Proszę. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy zrobiono coś w kierunku, jeśli chodzi o drogę wojewódzką, sąską, o oczyszczenie jej z piasku po zimie? Mamy już maj, jak jest wiatr, samochód jedzie, to jest bardzo ruchliwa droga. Tu mamy burzu w powietrzu. Mało tego, chodnik idąc od miasta po prawej stronie też jest pełno piasku. Wiem, że to jest droga wojewódzka, no ale myślę, że gmina czy miasto, żeby jakoś wystąpić do województwa, żeby to oczyścili w końcu. Harmonogram czyszczenia dróg, takich jak drogi krajowe i wojewódzkie, jest niezależny od samorządu terytorialnego. Określa to dokładnie zarządca drogi. Proszę sobie przypomnieć, szanowni państwo, jak było rok temu, dwa lata temu, nawet w ostatnim dniu kwietnia była w pewnym momencie tymi odkurzaczami czyszczona powierzchnia chodnika. Natomiast to było rok temu i dwa lata temu. W tym momencie, mimo naszych usilnych próśb dotyczących posprzątania z drogi wojewódzkiej, jak widzimy, na razie nie ma efektu. Dlaczego? No ja nie wiem, szanowni państwo. Jak wszędzie. No to kasa. No bo któregoś roku w lipcu czyścili, pamiętam. Droga 263 we wszystkich zestawieniach jest traktowana mniej więcej w zależności od odcinka, albo drogę jako czy do odśnieżania, czy do czyszczenia w trzeciej, czwartej kategorii i kolejności. Zanim do nas doszedł, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, no ja codziennie się przemieszczam tak na trasie, tak na to Budawa Lubonie, no to na przykład rowy ze śmieciów są posprzątane, to było robione jakieś półtora tygodnia temu, dwa tygodnie temu. I podejrzewam sukcesywnie, to będzie do Bożego czasu. Do Bożego czasu. Takie program niejako chociażby to na przeodśnieżaniu widać, tak? Które drogi jak przy odśnieżaniu przychodzi z województwa wielkopolskiego niejako rozpiska, która droga jest w jakiej kategorii odśnieżania. I odcinek Podawa Sąpolne jest bodajże trzecią kategorią, a tutaj Domska jest czwartej kategorii, gdzie są no, tak naprawdę pierwszej kategorii jest odcinek koło Wrocławek. Kościelecka. Dobrze, czy jeszcze kto parę tam jakieś? Wystarczy, panie Andrzeju? Wystarczy. Dziękuję. Wobec wyczerpania porządku.